Cześć! Jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Zaczynamy nasz drugi dzień surfcastingiem. Dzisiaj postaram się skupić na metodach zarzucania naszej przynęty oraz tym, co będzie tą przynętą, jak ją wiązać, jak robić to w tak umiejętny, nazwijmy to, sposób, żeby mieć jak największą pewność, że przy przywaleniu w wodę ona nam po prostu nie spadnie. Od czego musimy zacząć? To na pewno musimy zacząć od haczyków, bo tutaj jednak ten haczyk jest dosyć ważny przy tym, żeby umiejętnie, dobrze nam trzymał po prostu tą naszą przynętę oraz żeby ryba nam się dobrze zahaczyła. Jeżeli chodzi o mnie i o to, co ja stosuję sam, bo oczywiście pokazywałem wam jakiś taki typowy kupny przypon na flądry. Ostatnio zakupiłem sobie takie tytany, to są produkt Ravela i te haczyki mają to do siebie, że one mają, nie dość, że są duże, co mi, muszę powiedzieć, po ostatnich wywiadach, które przeprowadziłem z mistrzami surfcastingu u nas na Pomorzu i widziałem, czym oni operują, to przyznam się, że wiecie, ja używam bardzo malutkie te haczyki, takie bym powiedział, bardziej na flądrę, a jeżeli nastawiamy się na przykład na dorsza, to ten haczyk musi być troszeczkę większy. Zobaczcie, ten haczyk ma tutaj takie zadziory u góry, które zdecydowanie lepiej nam trzymają naszą dendrobenę czy naszego filecika śledziowego. Część ludzi używa monstrualnych wielkości haczyków, jak dla mnie. Na przykład tutaj jest typowy haczyk na węgorza i on ma to do siebie, że jest po prostu duży. To nie jest jego wada, ponieważ jak zobaczycie przywieszki dorszowe, na które się łowi w porcie, nie, przepraszam, w porcie, tylko skutrów rybackich, to zauważycie, że tam naprawdę są takie kosmicznie duże haki. I teraz ten dorsz, który pływa sobie gdzieś tam w morzu i go sobie łowimy pilkerem dozbrojonym jeszcze w jakąś tam przywieszkę z takim haczykiem, zauważycie, że ona ten haczyk bez problemu się zapina, więc nie ma większego problemu, żeby też stosować takie duże haczyki przy metodzie surfcastingowej przy połowie po prostu z plaży. Jeżeli taki haczyk nam odpowiada, jego wielkość, przy założeniu tego na przykład filecika śledziowego, to śmiało można go używać. Tylu ile wędkarzy, tyle jest po prostu patentów na to. Wiadomo, że czym większy haczyk i czym więcej my tej przynęty założymy, tym teoretycznie chociaż ta przynęta nam poleci bliżej, bo jednak musimy mocniej zarzucić, nie każdy też potrafi, taki duży haczyk, tutaj zobaczcie sobie, tak można mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda z tymi grauwelami, taki duży haczyk, on po prostu robi troszeczkę więcej zamieszania w powietrzu, i przy takim dużym haczyku przydałoby się troszeczkę więcej tej przynęty założyć, a co za tym idzie, ta nasza odległość może być mniejsza. Dzisiaj ja moje dwa wędziska wyposażyłem właśnie w te haczyki Grauwela. Zrobiłem przypony sam. Jeden przypon, taki troszeczkę bardziej zbajerowany, można powiedzieć. Bym powiedział nawet za bardzo zbajerowany, ponieważ jak mamy żyłkę główną, do niej jest doczepiony taki krętlik, bardzo bym powiedział wypasiony, i do niego jest mniejszy przekrój żyłki, bo tutaj mamy 0,50, 0,60, już teraz nie pamiętam. Tutaj mamy 0,26, i ten haczyk Grauwela. Na końcu oczywiście nasz ciężarek z wąsami. Dzisiaj tych wąsów niekoniecznie musiałbym je używać, bo jak widzicie za mną woda nie wygląda jakoś, nie ma po prostu dużych fal, podejrzewam, że uciąg też nie będzie jakiś kosmiczny, ale chcę popróbować po prostu ekstremalnych, dalekich zarzutów, więc będę to robił w taki sposób, jakbyśmy, nie wiem, byli na przykład na zawodach, gdzie mamy tą falę, gdzie trzeba używać właśnie ciężarków z wąsami. Postaram się wam pokazać oczywiście, jak to wygląda, jak to daleko leci przy założeniu, że mamy też założoną przynętę w postaci śledzika. Drugi mój przypon jest bardzo, bardzo prosty. Węzeł, tak jak widzicie, taki, ciach. Na Władek.pl, jak sobie klikniecie, tam będziecie mieli opis dokładnie tych węzłów. To jest zrobione coś takiego na zasadzie pętli chirurgicznej, tak, mamy jeden, tak samo leci, zobaczcie, drugi. Postaram się, jeżeli mi się uda, nagrać
wideo z kamery podwodnej, żebyście widzieli w praktyce, jak to się zachowuje. Czy warto budować ten nasz zestaw, taki dosyć może nawet i toporny, na pewno drogi, przy użyciu tych krętlików, tego wszystkiego. Czy wystarczy naprawdę ta pętla chirurgiczna i nawet, tak jak widzicie, tam nawet nie ma dwóch rodzajów różnych żyłek, bo to cały czas leci ta 0,50. Czy to po prostu ma sens? Czy to się majda tak samo pod wodą? Zobaczymy po prostu w praktyce. Na pierwszy rzut trzeba uzbroić jakoś ten nasz zestaw w jakąś przynętę. Mam o takie fileciki śledziowe. Bardzo fajna przynęta, bo i to dorsz weźmie, i flądra też tym nie pogardzi. Tym bardziej, że teraz flądra powinna brać. Mamy marzec, więc no bardziej flądra niż ten dorsz. Choć nie nastawiamy się tutaj na to, żeby coś złowić, bardziej na tym, żeby sobie dzisiaj porzucać. Jeżeli chodzi o to, jakie duże te mają być te przynęty, to ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie robić jakichś, wiecie, maksymalnie dużych, z tego względu, że to po prostu nam bliżej poleci. Jeżeli chodzi o zakładanie tej przynęty, to jest naprawdę dużo metod, dużo patentów. Najprostszym i takim dosyć skutecznym, żeby to po prostu tam jakoś mocno nie spadało, jest zrobienie o czegoś takiego. Widzicie? I prosto, przyjemnie. Ja wezmę sobie zaraz drugą też nowlekę. To jest ten mój bardziej zbajerowany zestaw z tymi krętlikami. Także później zobaczymy, jak to sobie tam w locie się sprawuje. Nawlekę sobie drugą i ono to tak identyko wygląda, zobaczcie, tak samo. I teraz mamy już nawleczone. I teraz przejdziemy do tej drugiej sprawy odnośnie tego, co zrobić, żeby po pierwsze to daleko nam leciało, dalej niż jakbyśmy teraz nic nie zrobili, to jest raz. A dwa, co zrobić, żeby to nam przy walnięciu w wodę nie spadło. Bo w tym momencie, jak mamy coś takiego zrobione, to nie dość, że to nam po prostu tam w locie jakoś tam wiruje na wszystkie strony, to jak przywali nam wodę, to różne rzeczy mogą się z tym dziać. Co zrobić? Najprostszym rozwiązaniem jest typowa taśma rozpuszczalna. Możemy ją oczywiście też z powodzeniem stosować w surcastingu. Ja już też Wam wcześniej tam o niej pisałem, opowiadałem w zeszłym roku, jak się przygotowywałem w ogóle do zawodów i zbierałem informacje, co i jak i z czym. Z tym, że ja popełniałem, wiecie, dużo błędów, dopiero mi na zawodach chłopacy podpowiedzieli, jak to robić, żeby to miało ręce i nogi. I zobaczcie, jak mamy tą naszą przynętę, która sobie po prostu tak dynda, tutaj mamy o żyłkę główną, ciach, o, a tutaj mamy tą przynętę, po prostu wiążemy to w ten sposób, ciach, o, do naszej żyłki głównej. I tutaj można naprawdę sobie zaszaleć, można tutaj spróbować to mocno przywiązać, wielokrotnie to obwinąć. Na różne sposoby naprawdę można sobie tutaj poszaleć, bo ta taśma i tak, wiecie, w wodzie ona nam ładnie się rozpuści. O, i zobaczcie, w tym momencie już nasza żyłka główna i ten dodatkowy przypon tworzą jedną całość. I o to nam chodziło. W powietrzu będzie to się dużo, dużo lepiej zachowywać, a przy przywaleniu w wodę na pewno nam po prostu nie spadnie. Także mamy dwie super rzeczy załatwione. Ja jeszcze szybciutko owinę tą drugą przynętę i będziemy dalej atakować, dalej będziemy myśleć, co, z czym i dlaczego. O, czekajcie. Okej. Okay. Pierwsza nasza przynęta jest zamocowana. Wam zaraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Mamy nasz ciężarek. Ciach, 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 ciach. Leci nasza przynęta. To, że to tutaj nam tak dynda, nie zaszkodzi, naprawdę. Jak widzicie, obydwie żyłki są ze sobą ładnie połączone. Mamy tutaj akurat, to jest ten nasz bogaty zestaw, więc mamy ten cudowny mega krętlik. Nie powiem, też nie tani. Mamy następny ten nasz zestawik. Widzicie, mocno to jest, nie odpadnie. I oczywiście drugi krętlik, ciach, tutaj dalej leci agrafka i nasza żyłka główna od naszego zestawu. Za chwilę to zarzucimy do wody i co najważniejsze, zobaczymy, jak to się będzie sprawować w wodzie. Musimy to w miarę szybko, wiecie, zarzucać, nie możemy sobie tutaj pozwolić, żeby długo czekać, ponieważ nasza przynęta już zaczęła rozpuszczać tą taśmę. Więc
lecimy teraz to zarzucić do wody. No nasze zestawy są już jakiś czas w wodzie, pora wyciągnąć je i zobaczyć po prostu, czy tam coś nam skubnęło, czy nie skubnęło. Warto też, jeżeli mamy żyłkę różnokolorową, o to, żeby sprawdzić sobie, jak to było daleko. I wiecie co, ja powiem wam szczerze, tak po zimie nie pamiętam, jakie tam kolory były po kolei, więc mamy teraz gdzieś tak połowę pomarańczowego. Można się tym po prostu posiłkować i sobie w tył to po prostu też policzyć. Daleko w każdym razie nie jest, bo jesteśmy w takim dosyć specyficznym miejscu, tutaj blisko portu. Nasza pierwsza rewa, ona w zasadzie się zaczyna tuż pod naszymi nogami. I ona zaraz po tej rewie jest rynna i jest druga rewa. Ta druga rewa jest na tyle daleko, że nie ma sensu nawet tam rzucać, bo ja w każdym razie nie dam rady tutaj zrzucić, pewnie by musiał być ze 150 metrów. Także muszę przerzucić tą pierwszą rewkę, która ma powiedzmy jakieś 50 metrów i już jest dobrze, bo już jestem w tej rynnie. Zaraz zresztą sprawdzimy, ile to metrów mi się udało przed chwilą rzucić jako taki pierwszy rzut po przyjściu tutaj dzisiaj na plażę. No więc tak, pierwsze co, musimy szarpnąć troszeczkę mocniej naszym wędziskiem, o, żeby nam odczepiły się te wąsy, które są w tym ciężarku i patrzymy. No na razie mamy cały czas ten pomarańczowy. Można też sobie tak, o już wchodzi czarny, także można powiedzieć, że mieliśmy czarny bardziej, o. Jakby ryba była, to tutaj już będziemy ją czuć, nawet jakby się sama zecięła, bo czasami jest tak, że flonda się sama zatnie i nie ma tego, człowiek tego nie czuje, to teraz na pewno bym to czuł. Mamy czarny, odcinki są 25-metrowe, więc no jak się nam czarny skończy, to będzie 25 metrów. O, już jest następny, teraz mamy kolor zielony. Czyli jak się nam zielony skończy, no to mamy 50 metrów i zaraz kręcimy, patrzymy, cały czas mamy kolor zielony, skończył się kolor zielony, mamy kolor taki przezroczysty, można byłoby rzec, czyli mieliśmy 50 metrów plus ten przezroczysty, to jest gdzieś tak może 60, może 70 metrów, już mamy nasz przyponik i już wam pokazuję, jak to wygląda. Nasz ciężarek, o, to żeśmy to pod tego szarpnięcia po prostu nam te nasze wąsy się odczepiły, ale zobaczcie, jest nasza pierwsza przynęta, jest nasza druga przynęta. Wygląda to tak, nie spadły z haków, aczkolwiek zaraz sprawdzam, ta jest nieruszona, ta też wygląda na nieruszoną, czyli tam gdzieśmy to zarzucili, to może było troszeczkę za blisko i no po prostu no nie trafiliśmy w rybę. Będziemy próbować jeszcze raz. Za chwilę zobaczymy też, jak ten zbajerowany przypon nam się zachowuje w wodzie. Będziemy mieli porównanie do tego prostego przyponu, czy ten po prostu lepiej tam pracuje w wodzie, czy to się jakoś tam delikatnie z nurtem przemieszcza, czy nie. I jak się zachowywał ten zwykły do tego zbajerowanego.
po sezonie zimowym nie wychodzi mi to rzucanie najlepiej, co zresztą widać na przykładach, które tutaj oglądacie sobie w tle. Jeżeli chodzi o rzut ziemi taki, w którym nasza przynęta w początkowej fazie jest na ziemi, boję się troszeczkę wykonywać ten manewr w taki sposób, żeby na luźnej żyłce to puszczać w początkowej fazie i dopiero później ona się napina nasze wędzisko. Poza tym samo wykończenie tego rzutu mi się nie bardzo udaje, ponieważ powinienem szybciej puszczać żyłkę, żeby wędzisko oddawało w jakiś sposób tą moc swoją. No i oczywiście, co najważniejsze, to żeby to wędzisko bardziej w pionowej fazie, jak ono jest bardziej w pion postawione, wtedy dawać pole manewru wędzisku. Ja mam taką tendencję, że celuję tym wędziskiem gdzieś w horyzont, nie gdzieś jakoś, wiecie, w jakiś punkt na niebie wysoki, tylko bardziej w horyzont, czyli bardziej kładę to wędzisko, no i co za tym idzie, to wędzisko nie jest w stanie w pełni oddać tej swojej mocy, którą nabrało podczas początkowej fazy zarzucania. Niemniej jednak wszystkie te rzuty, które teraz oglądacie, oscylowały mniej więcej około 100-120 metrów. 120 metrów to były te wyrzuty, które dosyć nieudolnie, ale próbowałem zrobić z tego półobrotu. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli do naszej metody zarzucania dodamy ten półobrót, to śmiało to 10-20% przynęta leci dalej. Pomimo tego, że tak jak widzicie, ja nie do końca opanowałem tą technikę. Pewnie znawcy będą się śmiać i znawcy będą mnie dosyć mocno krytykować. No to naprawdę bardzo dużo trzeba wysiłku, żeby ta technika była na tyle dopracowana, żeby naprawdę była dobra. To wszystko, co chciałem pokazać Wam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się w jakiś sposób Was zainteresować, przytrzymać przy ekranie. Mam nadzieję, że ten film nie był kolejnym moim nudnym filmem z nadmorza. No w tym filmie, tak jak chciałem, pokazałem Wam, jak zbroję te przynęty, jak mniej więcej zarzucam. Rzuty wychodziły około 100 metrów, więc no powiedzmy, że ok. Także wyczerpałem troszeczkę ten temat takich podstaw zarzucania i zbrojenia. W następnym odcinku pokażę troszeczkę z innej strony jeszcze ten nasz surfcasting, jak to troszeczkę inaczej wygląda. Myślę, że będzie dalej ciekawie. Także zapraszam do oglądania i subskrybowania naszego kanału Władek TV. No i zapraszam na portal władek.pl. Cześć!